Kończymy najpierw tutaj. Te stanowiska przyszły tutaj kilka miesięcy temu i są zupełnie nowe. Ja właściwie pierwszy jestem, który tutaj robi jakieś większe aplikacje na tym. Wszystko jest jeszcze oczywiście w trakcie wdrażania. Myślę, że za niedługo tutaj jeszcze kilka silników dojdzie do tej pracowni. Po prawej stronie jest bardzo nowoczesny falownik do obsługi silników, gdzie możemy regulować wszystkie parametry silnika. Tam jest też soft starter. Obydwa te urządzenia są jakby niezbędne gdzieś, gdzie coś jest napędzane silnikiem i ma być, powiedzmy, sterowane, czyli regulacja prędkości, mocy. Oczywiście też monitoring danego urządzenia, czy nie ma awarii. Przed jeszcze zniszczeniem możemy to monitorować. To jest taki standardowy zestaw, który możemy spotkać też w przemyśle. Mikrokontroler i szereg zabezpieczeń. Dzięki temu są to bardzo niezawodne urządzenia. Panel dotykowy do obsługi jakiegoś urządzenia, który będzie obsługiwać ten sterownik. Kilka kontrolek, potencjometr do wejść analogowych, kilka przycisków. Wszystko to są standardowe, przemysłowe urządzenia. Bardzo często teraz się zdarza, że są montowane właśnie sterowniki programowalne albo przekaźniki programowalne, czyli mniejsza wersja, gdzie tutaj mamy też w tej sali takie też firmy Schneider. Do inteligentnych domów się to bardzo często wykorzystuje. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał swoją własną małą firmę, która będzie montowała takie różne rzeczy, stanowiska. Myślę, że wybór automatyki, robotyki był całkiem dobrym wyborem. Jest to bardzo multidyscyplinarny kierunek, sporo się można nauczyć. Oczywiście najważniejsza jest własna praca. To jak ktoś jest zupełnie nie interesuje się tym, to chyba też mu będzie ciężko, no, ale zwykle jest dobrze.